Ukończyłem grę typu Souls-like po raz pierwszy w życiu, a dokładniej była to Dark Souls 3. Gry tego typu są do dziś dzień źródłem całkiem sporych kontrowersji, aczkolwiek mam wrażenie, że i tak z czasem owe kontrowersje zmalały. Wśród fanów i wyjadaczy tego typu gry to kilkaset godzin dobrej zabawy. Wśród totalnych laików koszmar i źródło wiecznej frustracji. Ale czy na pewno? Witajcie, ja jestem Jaszczomp i w dzisiejszym filmie postaram się podzielić z wami moją opinią i przemyśleniami na temat Soulsów. A jako, że nigdy wcześniej nie grałem w ani jedną grę od From Software, ani podobną grę wzorowaną na Soulsach, czyli można rzec, że jestem totalnie zielony, to pewnie w opinii niektórych weteranów momentami będę pierdzielił głupoty. Także nie zjedzcie mnie za bardzo. Zanim jednak zacznę, to serdecznie zapraszam do wbijania na moje livestreamy na YouTube i Twitch, a także do odwiedzenia naszego serwera Discord, gdzie wspólnie z widzami dzielimy się różnymi ciekawostkami i przemyśleniami. Dobra, lecimy z tematem. Okay, let's go. Dark Souls już gdzieś tam od dawna były na mojej liście. Tylko jakoś nigdy nie miałem odwagi tej gry kupić i do niej przysiąść. Do działania jednak zmotywowali mnie widzowie podczas jednego z moich pierwszych streamów na YouTube. Przekonywali mnie, dawaj Soulsy, to dobra giera jest. Pomożemy ci w razie czego. No i tak dalej, i tak dalej. No i dobra, przyszedł ten moment, kupujemy i instalujemy. Pierwsze uruchomienie gry i już czułem jakiś taki dziwny niepokój, ale też ekscytację, którą trudno opisać. Może po prostu byłem przehypowany czy coś. I tutaj mała uwaga, do gry podszedłem kompletnie na sucho, bez żadnego researchu, żadnego googlowania, żadnego przygotowania, na co zwracać uwagę, czego pilnować, jak rozwijać postać i tak dalej. Totalne zero. No dobra, kreator postaci, cudownie, czuję się jak w domu. Czuję ten vibe Skyrima, Diablo, Baldur's Gate'a, czyli same miłe wspomnienia. Oczywiście kilkanaście dobrych minut spędzonych na zastanowieniu się, którą klasą grać, jakie włosy wybrać, posturę i inne pierdolety. Ludzie polecili mi granie wojownikiem mimo wszystko. Podobno najprostsza klasa na początek. Okej, no to biorę i jazda. Potem nauka sterowania, ruch, walka i tak dalej. No spoko. Oczywiście od początku grałem na padzie, ale później okazało się, że to był błąd. Ale do tego wrócę jeszcze później. Pierwsza lokacja. Cmentarz popiołu. Easy. Mąbki schodzą na strzała, maksymalnie 2. Pomyślałem sobie, kurde, no ta gra miała być taka fest trudna, a tu takie coś. Zapamiętajcie te słowa. Kilkadziesiąt minut minęło i pojawia się pierwszy boss. No i pamiętacie, co przed chwilą mówiłem o trudności? 20 minut klepania, ogarniania jego ruchów, mechaniki walki, mechaniki staminy i minęło jakieś 20 minut, zanim go zabiłem. Czy to dużo? Uwierzcie mi, że nie. To dopiero początek. Nie, jestem już tak blisko. Nie! Jeden hit! Je! Kurwa, leży! O Jezu! Aż się kurwa zakrztusiłem. Tutaj odnośnik do sterowania. Koniec końców zdecydowałem się na granie na klawiaturze i myszce, gdyż przyzwyczajenie wzięło górę. I okazało się, że w ten sposób gra mi się trochę prościej. Dalej odwiedzam kaplicę zjednoczenia, gadam z NPC-ami, elegancko. To co? Szybko się leveluję i lecę na kolejną lokację. Oczywiście statystyki wbijałem wedle intuicji i przyzwyczajenia do różnych RPGów. Jaki błąd. Wysoka ściana Lothric. Witamy. Zdziwienie, frustracja, nerwy, wątpliwości, załamanie nerwowe, rezygnacja. Dokładnie w tej kolejności. Wszystkie te stany i emocje miały swój początek właśnie w tej lokacji. A to dopiero druga w grze. Tak sobie pomyślałem, skoro ta gra już na początku tak wygląda, to może od razu ją odinstaluję i damy sobie z tym spokój. Pogramy w coś lekkiego, już chciałem pobierać Plants vs Zombies czy inny odprężacz, a w bibliotece, gdzie były source'y, krążył kursor myszy szukający przycisku odinstaluj. Czy ktoś też miał ochotę tak zrobić? Dajcie znać w komentarzu. Szybko dotarło do mnie, że dopóki nie zrozumiem praw i podstawowych zasad rządzących tą grą, to daleko nie zajdę. No i miałem rację. Poprosiłem moich widzów na Discordzie o małe podpowiedzi, czy coś robię źle, albo czy coś ominąłem, może jakieś ważne wskazówki. Tylko tak, ja z moimi widzami miałem sztywną zasadę. Wskazówki odnośnie przedmiotów, ciekawych miejsc i sugestii rozwoju postaci były w porządku, głównie dlatego, że ta gra nie wybaczała błędów. To nie Gothic, gdzie mogłeś pakować punkty umiejętności we wszystko, a i tak potem miałeś zapas. Natomiast bossy, mimiki, mobki, pułapki i tym podobne, tutaj prosiłem ludzi na czacie, żeby nie spoilerowali takich rzeczy. Chyba już się domyślacie dlaczego. Szybko zostałem naprowadzony na pewne tropy. Po pierwsze, inwestować w początkowej fazie gry głównie w HP, a potem w statystykę, dzięki której obrażenia danej broni się skalują. Ale to na potem. Po drugie, polecono mi nauczyć się zaglądać dosłownie w każdy zakamarek na mapie w poszukiwaniu cennych przedmiotów, dusz, ognisk i skrótów. Okay. Po trzecie, niebieskiego Estusa mogłem zamienić na zwykłego. Oh my God! Po czwarte, należy pilnować wagi wyposażenia, gdy korzysta się z rolowania. Nice. Po piąte, ilość estusów można zwiększać za pomocą fragmentów. Zapomniałem kompletnie, że je miałem i do czego są. Wow! Po tych krótkich, ale jakże turbo przydatnych poradach, gra od razu stała się zdecydowanie łatwiejsza i 100 razy mniej denerwująca. To było jak wybawienie. Niczym ręka Boga, która wyciągnęła mnie z najgłębszego poziomu piekła i postawiła mnie na trochę wyższym poziomie tego samego piekła. W tym punkcie musiałem się trochę zastanowić, gdyż każda lokacja miała swoje bolączki, ale też i plusy. No i dużo zależało od poziomu trudności przeciwników. Tutaj moja subiektywna opinia. Numer 3. Itryl w Mroźnej Dolinie. Jedna z najtrudniejszych lokacji w grze moim zdaniem, głównie dlatego, że przeskok trudności przeciwników względem poprzedniej lokacji jest odczuwalnie duży. Najgorszym typem mobów tutaj były rycerze Pontyfika. Ultra szybcy i ultra wkurzający. Pamiętam, kiedy pierwszy raz się z nimi spotkałem. Oj, bolało. I wiedziałem, że żarty powoli się kończą. Oprócz tego stacjonowali tam srebrni rycerze i bardzo dużo płomiennych wiedźm strzelających kulami ognia. Była to jedna z tych lokacji, które dały mi mocno w kość. Pamiętam, że ciężko było przebiegać przez nią bez ani jednego starcia z przeciwnikiem. Natłok mobów po prostu nie pozwalał. Numer 2. Wysoka ściana Lothric. Znienawidziłem tę lokację, najpewniej dlatego, że nie miałem jeszcze żadnej lepszej broni ani zbroi. A do tego przez pierwsze 1,5 godziny biegałem mając tylko 2 lub 3 butelki Estusa. Zginąłem tam najprawdopodobniej najwięcej razy, nie licząc bossów oczywiście. Jak już ogarnąłem, że można zamienić niebieskiego Estusa na złotego i powiększyłem sobie ich ilość fragmentami, to gra nagle zrobiła się prostsza. Niemniej jednak Czarny Rycerz był pierwszym poważnym wyzwaniem i mocno dawał w kość. Po walce z rycerzem często już kończyły mi się estusy i gdy musiałem zejść poziom niżej do umarlaków, to serio miałem dość. Zginąłem tam niezliczoną ilość razy. Na szczęście lokacja oferuje potem całkiem przyjemne skróty. Numer 1. Kartuzkie katakumby. Zastanawiałem się, czy nie dać egzekwo tej lokacji ze ścianą Lothric, ale jednak ta wygrała. Dlaczego? Głównie dlatego. I trochę dlatego. Oprócz wyżej wymienionych skurczysynków, to denerwował mnie nieco zakręcony układ lokacji. Dobra, ale czym byłyby te wszystkie lokacje bez bossów? Pozwólcie, że wymienię 3 najgorszych, z którymi miałem najwięcej kłopotów. Myślę, że lista może być nie do końca oczywista. Numer 3. Pontyfik Sullivan. Pierwsza moja myśl, jak go zobaczyłem, jest klimat, jest poczucie zagrożenia. Wiedziałem, że pojedynek będzie emocjonujący i zapewne niełatwy. Po prostu czułem do niego niesamowity respekt. Przeczucie mnie nie myliło. Walka była bardzo ciężka i wymagała odpowiedniego podejścia. Czasu na leczenie było za mało. Zmuszony byłem wykazać się refleksem jak nigdy dotąd. Odkryłem w końcu pewien sposób. Gdy wykonywałem unik wprost pod nogi Pontyfika, to okazało się, że on nie był w stanie mnie trafić. Myślę, że to był całkiem spory game changer, który pozwolił mi wygrać. Ilość podejść wyniosła 10, a czas to mniej więcej 25 minut. Nie, nie przyzywaj nikogo. Leżysz, 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 kurde, nie! O! Numer 2. Bezimienny król. Wydaje mi się, że wedle powszechnej opinii jest to jeden z najtrudniejszych bossów w tej grze. No i jest to całkiem trafna opinia, u mnie dumnie zajmuje 2. miejsce, ale miał też potencjał na 1. Pierwsza faza walki była podejrzanie szybka, dopiero 2. faza to była mordęga. Przeciwnik jest piekielnie wymagający i szybki. Tutaj nie było miejsca na szukanie podstępów, trików czy innych ukrytych sposobów na wygraną. Trzeba było się dokładnie wyuczyć jego gamę ataków, ruchów i próbować go ubić konwencjonalną drogą. Po ilu próbach go pokonałem? Dokładnie po 11 i trwało to około 40 minut. Ej, 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 ej! Yes! Fiu! Numer 1. Tancerka z Mroźnej Doliny. Moi drodzy, krew, pot, łzy i hektolitry melisy. Definitywnie dla mnie najcięższy przeciwnik w tej grze. Pierwszy raz z tancerką zetknąłem się niemal na początku, gdy widzowie podpuścili mnie, abym zabił staruszkę pod zamkiem Lothric. Wtedy nie miałem z nią żadnych szans, więc wróciłem w późniejszej fazie gry. 35 zgonów, trochę ponad godzina męczarni. Euforia i satysfakcja wystrzeliła poza skalę, poczułem się jakbym wygrał życie. Jest! Zawał, 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 zawał. Podsumowując, nie będę owijał w bawełnę. Gdyby nie różnego rodzaju wskazówki, mniejsze lub większe, od osób na czacie, to prawdopodobnie prędzej czy później albo bym na potęgę googlował poradniki dokładnie mówiące jak w tą grę grać, albo odbiłbym się od tej gry jak od ściany. Cieszę się, że koniec końców udało mi się ten tytuł ukończyć. I wiecie co? Nie taki diabeł straszny jak go malują. Clue to zwyczajnie oblatać się w tej grze i dokładnie z nią zapoznać. Nawet skorzystać z internetu, bo o naprawdę pokaźnej ilości rzeczy gra nam w ogóle nie mówi, albo nawet jak mówi, to musimy najpierw wiedzieć gdzie i kiedy nam to powie. Ode mnie, jako świeżaka, taka sugestia. Macie kilkadziesiąt wolnych godzin? Grajcie w to sami. Bez podpowiedzi, bez niczego. Powodzenia. Jeśli jednak wasz czas jest ograniczony, tak jak mój na przykład, to zróbcie rekonesans i dowiedzcie się co nieco o tej grze. O mechanice, sposobach walki, klasach itd., itd. Na przykład od kogoś albo od ludzi w necie. To serio pomaga. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeszcze raz podkreślę, jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o Soulsy, także wszystko co tu opisałem jest w pewnym sensie moimi przemyśleniami i wrażeniami z gry. Nie traktujcie tego jak jakiegoś poradnika. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło. Nara!